Niejednogłośna decyzja sędziów, nowy mistrz Federacji KSW, Norman Stormin. Power, congratulations. Siemano, London, siemano! What's up, London, what's up? Siema! No państwo, widzicie, że kilka tygodni w Polsce i rzeczywiście robi postępy. Let's start with the attitude. Sport, human, real, respect for both warriors. This is something new in your life, in KSW cage, but I love it. Yeah, For this fight, I really put a lot of time in for this fight. I changed a lot of things. I go to train in Poland for 8 weeks. And KSW, I just say, if you want title fight, you have to go to Poland and work with nutritionist Jacob Morish. He helped me make weight. I put time in. I respect for Zombie to step in last minute notice. And I knew he was tough and he can go to decisions. So I fight smart to get the belt, whatever it is to get the belt. I did it tonight. I felt I won the fight, so nothing else I have to say. Czuję oczywiście, że ten pojedynek wygrałem, mówi Norman Park. Natomiast zacząłem od gratulacji, bo jednak mieliśmy naprawdę fantastyczną sportową postawę. Wzajemny szacunek między Normanem a Marcinem. Państwo widzieliście te gesty, to jest jakby nowa historia w życiu Normana Parka w klatce KSW. Powiedział, dostałem od właścicieli federacji możliwość walki o pas, natomiast też jednocześnie zastrzeżenie. Muszę przyjechać do Polski na 8 tygodni, muszę zadbać o swoją wagę, muszę być gotów na walkę o pas. Proszę popatrzeć na stopę Marcina Wrzoska. On złamał nogę w drugiej rundzie i walczył. I się nie poddał. To nic, spokojnie. Jeżeli mogę coś powiedzieć, nie wiem, czy Norman wygrał tą walkę, czy nie, ale na pewno zasłużył na ten pas. Wiem, że ja obserwuję jego karierę od bardzo dawna. On walczył w najlepszych organizacjach i na pewno nie wiem, czy wygrał ten pojedynek. Chociaż to już wasza sprawa i sędziów, ale na pewno zasłużył na ten pas. I proszę go oficjalnie teraz o rewanż. Ja wziąłem tą walkę na 2 tygodnie przed. Nie trzymałem diety. Kurwa, nie szukam żadnych wymówek. Nie. Przepraszam, kurwa, cicho. Cicho, dajcie mi dokończyć, kurwa, nie będę reklamował swojego, kurwa, kanału na YouTubie, nie bójcie się. Chcę tylko prosić Normana o rewanż z pełnym obozem przygotowawczym. 2 tygodnie nie trenowałem do walki, przewalczyłem 5 rund z jednym z najmocniejszych gości w Europie. Translation? He respects you a lot. Give him a quick translation, yeah? So I don't know if he won this fight or not, maybe, it's up to the judges, but he definitely deserved this belt. He was fighting on the best organizations, best guys, he's one of the toughest guys in Europe, but no excuses. I took this fight on 2 weeks notice, you know that. So I request the rematch with the full training camp. Yeah, Belfast. He's asking for a rematch. I love Belfast. I was living in Northern Ireland for a couple of months, and I love Belfast wherever, whenever, whole training camp. No, you hear that, Mr. Lewandowski? Where are you? Let's fucking do this! Proszę państwa, okazuje się, że tak. Nie są potrzebni tutaj matchmakerzy, sami się umówili, ustalili rewanż, ustalili już też miejsce walki. Boris Mankowski won rematch, but this guy have to win fight first, you know. I not smack talk this guy. He's good fighter and he was former champion of KSW. One more thing. I defeat Norman next and I can fight Boris in lightweight if he wants. Dziękujemy, czekamy na te wieści, czy to będzie Belfast, czy to będą na przykład Gliwice, czy inne miejsce, ale dali nam dzisiaj wielki show. Thank you to all my fans who come from Northern Ireland, thank you so much. Poland, thank you to all Polish fans who support me, thank you. Thank you to guys from Ancos MMA who helped me everything when I go there. I didn't have to pay for anything. Thank you to him and my coach who's always been there from the start, Rodney Murr, thank you. Dziękuję wszystkim moim kibicom z Irlandii Północnej, dziękuję chłopakom z Ancosu, trenowali mnie za darmo, nie wzięli ode mnie złotówki, dziękuję polskim fanom, także wszystko ułożyło się jak w bajce. To już historia, ta pierwsza walka Park-Wrzosek, ale historia zapisze się na naszych oczach 7 grudnia. To będzie walka, która przejdzie do historii. Każdy wielki fan MMA powinien zobaczyć 3 rzeczy na żywo. Ostatnią walkę Mameda i jego spontaniczne pożegnanie z fanami. Mój czas się skończył. Na pewno chcesz skończyć? Nikt o tym nie wiedział. To jest moja w głowie decyzja, to jest dla mnie czas. Maraton middle kicków Scotta Ashama. Oraz walkę tej dwójki na jednej gali w jednej klatce. Oni zdecydowali się walczyć, ty zdecyduj. Czy zobaczysz to na żywo? Co za walka! Co za walka! Jaką to za...
wróciłeś, bo to jest twoje miejsce. KSW 52, December 7th, only on pay-per-view.